Znajdujemy się kilkadziesiąt metrów od szkoły w Wiślince, tuż obok mostu, który łączył, mostu nad Motławą, który łączy... Jest w Wiślinie, nie Wiślince. Jasne, to tam jest, masz rację. Znajdujemy się na wale przeciwpowodziowym po prawej stronie, wschodniej stronie Motławy, w pobliżu mostu, który prowadzi z Wiśliny do Mokrego Dworu, kilkadziesiąt metrów od starej szkoły w Wiślinie. Przed nami, tutaj po prawej stronie, domek, obok którego dawniej stał drewniany budynek, w którym w 1754 roku urodził się wielki podróżnik Jan Jerzy Forster, niedoszły patron szkoły w Wiślinie. Znajdujemy się przed szkołą w Wiślinie. Z tą Wiśliną to nie jest do końca takie oczywiste, bo akurat szkoła znajduje się na takim lekkim wzgórku, który otoczony jest resztkami starorzecza Motławy. I pierwotnie w XVII-XVIII wieku, czyli o czasach, które nas w tej chwili interesują, ta część dzisiejszej Wiśliny znajdowała się już po zachodniej stronie Motławy i należała do Mokrego Dworu. A przed nami kompleks współczesnej szkoły w Wiślinie, której jądro stanowi ten budynek w głębi, taki dwupiętrowy, którego nawet układ okien zachował się tak, jak było to przed wojną. Jest to budynek XIX-wieczny, a może jeszcze starszy budynek dawnej szkoły właśnie leżącej na terenie Mokrego Dworu, która, jak już mówiłem, na skutek właśnie zmian koryta Motławy znalazła się po stronie Wiśliny. Co nas tutaj sprowadza? Otóż w pobliżu tej szkoły, gdzieś na tym wzgórku, gdzieś w tym zakolu Motławy, znajdował się stary dwór właścicieli Mokrego Dworu, przy którym z kolei była kaplica obsługiwana przez pastorów ewangelickich. I w połowie XVIII wieku jednym z tych pastorów, pastorem był Forster, którego syn Jan Jerzy Forster, razem zresztą z ojcem, zasłynął jako uczestnik drugiej wyprawy Jamesa Cooka dookoła Ziemi. Młody Forster był tam rysownikiem, pozostawił wiele wspaniałych rycin właśnie różnej przyrody egzotycznej, którą widział na swojej wyprawie, a po powrocie dostał katedrę geografii na Uniwersytecie Wileńskim. Forster miał się nawet parę lat temu stać patronem szkoły w Wiślinie, ale doszukano się jednak, że nie była to do końca taka świetlana postać. Ma tutaj pewne, że tak powiem, grzeszki na sumieniu, jeśli chodzi na przykład o taki dosyć krytyczny stosunek do Polski i Polaków. I ostatecznie bohaterem, którego imię nadano szkole, została Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, znana pewnie doskonale jako sanitariuszka ze słynnej 5. Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki. Przy głównej ulicy biegnącej z północy na południe przez dzisiejszą Wiślinę, vis-a-vis współczesnego kościoła, znajdują się marne, niewielkie resztki pozostałości przedwojennej okazałej gospody Gerarda Schulza pod Zielonym Wieńcem. W tym budynku, a właściwie w takiej przybudówce, w takiej sali balowej, restauracyjnej, która znajdowała się obok domu, mieściła się po II wojnie światowej tymczasowa kaplica, do czasu, kiedy właśnie zbudowano współczesny kościół. Potem budynek uległ rozbiórce. Brama cmentarza w Wiślinie. I znowu ciekawostka historyczna. 1308-2008. Skąd ta data? W 1308 roku miało miejsce nadanie księcia Łokietka dla synów kasztelana Unisława, w którym wymieniono 10 wsi tutaj okolicznych. Prawdopodobnie również wśród nich była Wiślina. Stąd 1308 rok. Znajdujemy się przed kolejnym ciekawym zabytkiem przeszłości na terenie dzisiejszej Wiśliny. Stara drewniana dzwonnica przy cmentarzu. Dzwonnica, która w środku, na słupach podtrzymujących całą konstrukcję, ma inskrypcje, gdzie wymienieni są czterej sponsorzy, a właściwie tacy członkowie Rady Parafialnej, którzy nadzorowali budowę tego obiektu w 1792 roku.